Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witamy prosto z Warszawy, z Ufficio Primo, z miejsca, które wyjątkowo dobrze kojarzy się z elegancją, z biznesem i z ludźmi sukcesu. Witamy. Witamy. Proszę bić sobie brawo, nie krępować się. Witamy nie tylko wszystkich tu obecnych oczywiście, ale także wszystkich widzów TVN24 i TVN24bis. Spotykamy się po raz siódmy na gali Polskiej Rady Biznesu, żeby nie tylko uhonorować i docenić najwybitniejszych polskich przedsiębiorców, ale też zobaczyć i poznać twórców najbardziej rozpoznawalnych polskich marek, które znamy nie tylko my, ale które zna cały świat. Nagrodzimy też cichych bohaterów, którzy całą swoją energię i zaangażowanie poświęcają działalności społecznej na rzecz innych. Jedno jest pewne, warto nagradzać, warto doceniać i warto wspierać wspaniałych, pozytywnych ludzi, którzy potrafią bez względu na wszelkie przeciwności wierzyć w sens tego, co robią, działać, a nie tylko mówić i dawać, a nie tylko obiecywać. I taka była, jest i będzie główna idea Polskiej Rady Biznesu. Zapraszamy na scenę jej szefa, Jacka Szwajcowskiego. Proszę bardzo. Dobry wieczór. To wielki zaszczyt powitać wszystkich Państwa na siódmej gali Nagrody Polskiej Rady Biznesu. Witam w szczególności premiera Leszka Balcerowicza. Premiera Kazimierza Marcinkiewicza. Prezydent Warszawy Hannę Gronkiewicz-Waltz. Witam przedstawicieli Sejmu, Senatu, Rządu, Parlamentu Europejskiego, a także Korpusu Dyplomatycznego. Bardzo serdecznie witam koleżanki i kolegów z Polskiej Rady Biznesu. Ja nie mam nic. Ty nie masz nic. On nie ma nic. To razem mamy tyle, w sam raz tyle, żeby założyć wielką fabrykę. Tak mówiono w Łodzi w XIX wieku. Pochodzę z tego miasta i z dumą patrzę na to, w jaki sposób budowano fabryki, szkoły, szpitale. To przedsiębiorcy zbudowali całe miasto. Dzięki marzeniom, dzięki swojej przedsiębiorczości, dzięki tolerancji i ogromnej otwartości. Mówię o tym dlatego, że przedsiębiorczość oznacza dla wszystkich rozwój. Dla pracowników i dla ich rodzin. Ale też dla miasta, regionu i dla całego kraju. Dziś przedsiębiorcy tworzą trzon polskiej gospodarki. Są jej siłą napędową. Budują miejsca pracy i dzięki swojemu zaangażowaniu zmieniają biznes i zmieniają kraj. To wszystko dzięki swojej pracy, nowym technologiom, a także naszej obecności w Unii Europejskiej. Szanowni Państwo, dziś chcemy przedstawić i uhonorować przedsiębiorców, którzy są wzorem dla innych, swoją postawą inspirują. Ich siłą jest zaangażowanie i wiara w sens pracy, a także w to, że rozwijając swoje przedsiębiorstwa, budują polską gospodarkę. Dziękuję bardzo. Milion 800 tysięcy ludzi, którzy zdecydowali się założyć swoją firmę, to dzisiaj największy kolektywny pracodawca w kraju. Moja firma powstała na początku lat 90. Na początku zatrudnialiśmy 5-7 osób. W ciągu 26 lat zwiększyliśmy zatrudnienie do 4000 osób.
Polski przedsiębiorca jest młody i tym się wyróżniamy na tle Europy. Tak młody jak polska demokracja. Ja mam 42 lata, a swoją firmę otwierałem w wieku 29 lat. Polski przedsiębiorca jest przede wszystkim dzisiaj bardzo dobrze wykształcony. Niemal 60% ma wykształcenie średnie, a niemal 40% wykształcenie wyższe. W naszej firmie tworzymy miejsca pracy dla wysoko wykwalifikowanej kadry. 80% osób to osoby z wyższym wykształceniem. 1/3 polskich firm jest prowadzona przez kobiety i to jest jeden z najlepszych wyników w Europie. Na kierowniczych stanowiskach zatrudniamy 16 kobiet, na menedżerskich 7 kobiet i 7 mężczyzn. Także mamy prawdziwy parytet. Ponad 1/3 polskiego PKB powstaje dzięki pracy polskich przedsiębiorców. Tutaj pracujemy, tutaj inwestujemy, także w Polsce płacimy wszystkie podatki. Nasza firma to prawie 30 milionów z podatku PIT i 145 milionów VAT, czyli prawie 180 milionów. W 2016 roku polscy przedsiębiorcy wydali 145 miliardów na inwestycje. To 3 razy więcej niż wszystkie inwestycje zagraniczne w Polsce. Moja firma w tym okresie 20 paru lat zbudowała 12 fabryk. Bez inwestowania ciągle i non-stop nie dałoby się zbudować w ciągu tak krótkiego czasu tak dużej firmy. My ciągle kosztem własnego życia inwestujemy we własne firmy, poświęcamy im maksymalnie dużo czasu i to jest tak naprawdę nasz sukces. Sukces rodzi sukces. Już dzisiaj co piąty Polak chciałby też mieć swoją firmę. Na scenę zapraszamy przewodniczącego kapituły nagrody, pana prezesa Wojciecha Kostrzewa. Niesamowite. Proszę państwa, te dane robią kolosalne wrażenie. A pamiętajmy, że za nimi stoją miliony konkretnych miejsc pracy oraz pracownicy, którzy mogą utrzymać swoje rodziny i zadbać o przyszłość swoich dzieci. Że inwestycje dają szansę rozwoju lokalnym społecznościom. Że stabilność przedsiębiorstw znacząco podnosi zaufanie społeczne w naszym kraju. Na marginesie dodam, że biznes jest jedną z niewielu sfer życia społecznego w Polsce, do której w ostatnich latach rośnie poziom zaufania. I to jest siła przedsiębiorczości. My jako Polska Rada Biznesu już po raz 7 nagradzamy najlepszych z najlepszych. 3 kategoriom nagrody patronują przedwcześnie zmarli założyciele PRB. Jej pierwszy prezes Jan Wejchert, wieloletni prezes Jan Kulczyk oraz Andrzej Czernecki. Bardzo serdecznie dziękuję rodzinom naszych patronów za wsparcie naszej inicjatywy. Szanowni państwo. Szanowni państwo, Polska ma wielu bohaterów. Jestem głęboko przekonany, że zasługuje również na bohaterów przedsiębiorców. Na bohaterów, których siłą jest kreacja, działanie, zaangażowanie i wiara w sens pracy i rozwoju. Te cechy mają nasi finaliści. Już teraz gratuluję im wszystkim znalezienia się w tak szacownym gronie. A teraz czas na werdykt w pierwszej kategorii, szczególnej dla nas, Zarządu Polskiej Rady Biznesu, ponieważ jesteśmy jej mecenasami. Wizja i innowacje. A sylwetka osoby, której wizja i wprowadzane innowacje w tym roku zrobiły największe wrażenie na całej kapitule, przedstawi nam wiceprezes Zarządu Polskiej Rady Biznesu, doktor nauk medycznych Małgorzata Adamkiewicz i prezes zarządu Jacek Szwajcowski. Zapraszamy. Szanowni państwo, w dzisiejszych czasach na naszych oczach dzieje się prawdziwa rewolucja technologiczna.
Internet, Google, Facebook, nowe narzędzia komunikacji i przepływu informacji na trwale zmieniają naszą rzeczywistość. Ludzie, którzy tworzą je, to prawdziwi wizjonerzy, którzy dzięki pomysłom, odwadze i ciężkiej pracy wdrażają swoją wizję sukces. W tegorocznej edycji Nagrody Polskiej Rady Biznesu postanowiliśmy uhonorować człowieka, którego wizja dzięki wykorzystaniu nowych technologii wprowadziła nową jakość i zapoczątkowała nowe trendy na rynku w Polsce. W czasie, w którym w Polsce ledwo zaczynał pojawiać się internet, którego współtwórcą jest również zresztą nasz rodak, nasz laureat potrafił przewidzieć i wdrożyć oparte o internet rozwiązania tak, by na trwale zmienić reguły gry w swojej branży. Kilkuosobowe biuro, które założył w 2000 roku, obecnie zatrudnia prawie 800 osób. Stworzył firmę, która działa na 40 rynkach świata. Tym samym nasz tegoroczny zwycięzca udowodnił, że wizja może otworzyć drogę do prawdziwego sukcesu. Szanowni Państwo, nagrodę w kategorii Wizja i Innowacje otrzymuje Przemysław Gacek, prezes Grupy Pracuj. Gratulujemy bardzo serdecznie. Najpierw przemówienie, a później film. Jak pan prezes sobie winszuje? Obraz wart tysiąca słów, to najpierw obraz. Zobaczmy, na czym polega innowacyjność tego biznesu. Sam pan prezes najpierw wyjaśni z ekranu, a później osobiście. Pracuj.pl można porównać do serwisu randkowego. Naszym celem jest to, aby połączyć z jednej strony pracodawców, a z drugiej strony kandydatów. I ważne jest to, aby obie strony były szczęśliwe. Bardzo ważnym elementem Pracuj.pl jest narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, które łączy te dwie strony. Grupę Pracuj zakładaliśmy w 2000 roku kilka osób. I chyba takim podstawowym naszym marzeniem było to, aby stworzyć miejsce pracy, do którego będziemy chcieli rano przyjść, w którym będziemy chcieli zostać i w którym będziemy chcieli się dalej rozwijać. W chwili obecnej zatrudniamy 780 pracowników. Nasze główne serwisy rekrutacyjne Pracuj.pl w Polsce i Rabota UA na Ukrainie odwiedza co miesiąc ponad 3 miliony kandydatów i korzysta z nich w ciągu całego roku 65 tysięcy klientów z ponad 40 krajów z całego świata. Pamiętam do tej pory takie słowa, które moja babcia mi powiedziała wiele lat temu i które cały czas siedzą mi w głowie. Wnuczku, ucz się ucz, bo nauka to potęgi klucz. Dla nas jednak ta kwestia nauki, uczenia się od lepszych od nas, uczenia się w Polsce, uczenia się w Stanach Zjednoczonych jest bardzo ważna, bo wierzymy, że świat się bardzo szybko zmienia i nie można stać w miejscu. Zaczęliśmy wiele lat temu od Pracuj.pl, ale cały czas patrzymy na to, jak zmienia się świat, jak zmienia się Polska. Szukamy takich obszarów, w których moglibyśmy po prostu tworzyć nowe projekty, w ramach których moglibyśmy budować nowe startupy. Po raz pierwszy tego wieczoru fanfary. Najpierw, przed przemówieniem jeszcze. O. Dziękuję Kapitule za wyróżnienie. Szanowni Państwo, 18 lat temu, wracając z Londynu do Polski, miałem duży dylemat. Londyn wydawał się takim miejscem, w którym naprawdę można bardzo dużo osiągnąć. To było miejsce, gdzie były możliwości, gdzie świat stał otworem. Więc wiele osób w momencie, kiedy powiedziałem, że chciałbym wrócić do Warszawy, po prostu pukało się w głowę. Minęło 18 lat i mogę z pewnego rodzaju satysfakcją powiedzieć, że jednak ta sytuacja gospodarcza, społeczna może się zmieniać w każdym kraju i wydaje mi się, że z perspektywy tego czasu jednak powrót do Polski był bardzo dobrą decyzją. Wystarczy rozejrzeć się dookoła.
Od 18 lat Pracuj.pl i Grupa Pracuj jest częścią polskiego rynku pracy. Korzystając z nowoczesnych technologii, staramy się zapewnić Państwu jako pracodawcom dostęp do najlepszych kandydatów na rynku pracy w Polsce i również na Ukrainie. Z drugiej strony staramy się zaoferować najlepsze usługi dla Państwa, Państwa rodzin, Państwa znajomych w momencie, kiedy chcą znaleźć pracę. I wierzymy, że jakkolwiek by to nie brzmiało górnolotnie, że ta praca, którą znajduje, to jest praca lepsza. Jest to zmiana na lepsze. Aby jednak można było połączyć te dwie strony, niezbędni są do tego ludzie. I jak każda firma technologiczna, jesteśmy organizacją opartą na pracownikach. Jest ich prawie 800 osób, fantastycznych, zaangażowanych, którzy potrafią się kłócić, dyskutować, bronić swojego zdania, którzy mają dobre pomysły na nowe produkty, mają swoje pasje, swoje własne zdanie. To jest nagroda, której na pewno nie otrzymałbym bez ich pełnego zaangażowania, zarówno tych osób, które w chwili obecnej pracują w Grupie Pracuj, jak i tych osób, które w naszej firmie pracowały w ciągu 18 lat. Korzystając z okazji, chciałbym bardzo serdecznie podziękować kilku osobom. Przede wszystkim Pawłowi Leksowi i Maćkowi Nodze, z którymi miałem okazję wspólnie zakładać Grupę Pracuj 18 lat temu i którzy mi wtedy uwierzyli. Dziękuję również bardzo serdecznie Gracjanowi Fiedorowiczowi, Rafałowi Nachynie i Mykoli Mikajłowowi, z którymi od ponad 10 lat wspólnie rozwijamy Grupę Pracuj w Polsce i na Ukrainie. Dziękuję wam za codzienną współpracę, dyskusję i decyzje. Najważniejsze na koniec. Jak mówią, za sukcesem każdego mężczyzny stoi wyjątkowa kobieta. Agnieszko, dziękuję ci bardzo za wsparcie przez te ostatnie kilkanaście lat, za to, że jesteś dla mnie wsparciem i wyzwaniem każdego dnia. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za tą nagrodę. Dziękuję. Przemysław Gacek w pewnym momencie powiedział o zmianie na lepsze, co mi się skojarzyło z dobrą zmianą, a to mi się skojarzyło z tym, że za sprawą dobrej zmiany 2 lata temu przez moment spojrzałem na ofertę grupy Pracuj.pl. Gratulacje dla mnie. Świetna robota. Brawa dla laureata. Raz jeszcze. A przed nami kolejna kategoria. Poznajmy kandydatów. Tę nagrodę otrzymuje się za zrealizowanie spektakularnego projektu biznesowego, który wywarł trwały wpływ na cały polski rynek. Patronem tej kategorii jest dr Jan Kulczyk. Nie ma więc chyba wątpliwości co do tego, że jest to kategoria sukces. Jestem w niezręcznej sytuacji, ponieważ słowa, które teraz chcę wypowiedzieć, przed chwilą padły z tej sceny, ale nie mogę sobie odmówić przyjemności, żeby ich nie powtórzyć. Bo często tak w życiu się zdarza, że za sukcesem mężczyzny stoi kobieta. I tym razem jest dokładnie tak samo. Nie byłoby tego sukcesu i nie byłoby tej firmy, gdyby nie wycieczka do Budapesztu, a tam mała porcja lodów, która przypomniała o tradycji, przypomniała o rodzinnej tradycji i podsunęła pomysł na biznes. Jak widać, emocje w biznesie czasami się przydają. Oto pierwszy nominowany, Zbigniew Grycan. Śmietankowe, czekoladowe i truskawkowe. To są smaki mojego dzieciństwa. Litr mleka, 12 żółtek, 35 lekocukru, 100 ml śmietany. Jest to przepis na lody śmietankowe. Jestem cukiernikiem, rzemieślnikiem, członkiem cechu rzemiosł spożywczych w Warszawie. Lody produkował przed wojną mój dziadek i mój ojciec. Wychowałem się przy lodach. Jestem już ponad 50 lat mistrzem cukiernictwa. Ja z żoną w zasadzie poznałem się tutaj, w tym hotelu, w którym jesteśmy, bo ja tutaj uczyłem się słodkości wspaniałych mistrzów, cukierników. Żona była córką szefa mojego.
Pamiętasz, że były doskonałe. Na górze stanu. Tak. Ja jeszcze pamiętam czeska, to była maszyna. Myśmy połączyli rzemiosło z przemysłem. Najistotniejszym jest dobór składników i dobre produkty, które są naturalne, sprawdzone. Posiadamy ponad 150 lodziarni własnych. Zatrudniamy około 2000 ludzi. Eksportujemy do 18 krajów w tej chwili, począwszy od Europy aż po Azję, Amerykę, Kanadę. Także powoli się rozwijamy. Nie wiem, czy państwo słyszeli te ostatnie słowa. Powoli się rozwijamy, powiedział skromnie Zbigniew Grycan. Co będzie, jak zacznie się rozwijać szybciej? Ale trzeba przyznać, że pan Zbigniew ma w swojej kategorii godnego przeciwnika. No ale to ciekawe, bo branża zupełnie inna, choć jest coś, co ich łączy. Otóż jest to stara maszyna do lodów, którą jednak nasz kolejny nominowany wykorzystał w zupełnie innym celu niż Zbigniew Grycan. Kupił ją za pożyczone od kolegi $2000. To był początek. Cel zupełnie inny. Otóż postanowił produkować kremy kosmetyczne. I to był początek naprawdę wielkiego przedsięwzięcia. Kolejny przykład na to, że wiara w swój pomysł na biznes, pomysłowość i działanie z pasją zawsze przynosi pożądany efekt. Oto nasz drugi nominowany w kategorii sukces, Zenon Dziaja. Urodziłem się w 1946 roku w Sosnowcu. Wylądowałem na Kaszubach w Gdańsku w 70 roku i tak już zostało. Kiedy się skończył komunizm, zmieniło się wszystko, postanowiłem coś produkować. Fascynowała mnie zawsze produkcja leków. Wtedy właśnie powstał nasz hit, krem oliwkowy. Produkowany do dzisiaj w takim samym składzie, nawet zapach jest ten sam. Jeden krem, drugi krem, bardzo szybko się rozwijało. Trzeba było dzień i noc pracować. Bardzo szybko się przekonałem, że nie mogę wszystkiego sam robić, ponieważ jest to wręcz niebezpieczne. Zdarzyło się tak, że zasnąłem na drodze. No i to był taki pierwszy zwrotny moment. Zatrudniłem kierowców szybko. Kierowca ten, który właśnie tego Volkswagena przejął, pracuje do dziś. Już jest parę dni przed emeryturą. Nasza marka jest znana w Czechach, na Słowacji, Chorwacji, Austrii, Chile, Japonia, Korea. Sprzedajemy miesięcznie między 6 a 7 milionów sztuk różnego rodzaju preparatów. Jesteśmy największym producentem kosmetyków w Polsce. Źródłem dobrego funkcjonowania przedsiębiorstwa są ludzie. Tak zawsze uważałem i tak mówię i tak będę mówił. Znacie państwo, że obydwu panom należy się pomnik, ale pomników mamy dużo, w związku z czym będzie nagroda. I nagroda niestety tylko jedna. Poznamy zwycięzcę dzięki Dominice Kulczyk, którą serdecznie zapraszam na scenę, a będzie jej towarzyszył pan prezes Wojciech Kostrzewa. Szanowni państwo, drodzy laureaci oraz nominowani. To magiczna chwila, bo przecież to nagroda imienia mojego ukochanego taty. Nagroda za sukces. Sukces latami budowany na marzeniach, ciężkiej pracy, szacunku do ludzi i miłości. To mu właśnie dodawało skrzydeł, żeby skakać w nieznane, zdobywać świat, ale i tak najgłębiej w jego sercu była Polska. To na jego marzeniach, wartościach zbudowane jest Kulczyk Foundation, które pomaga na świecie, ale też w Polsce. W ramach programu Żółty Talerz codziennie 12 tysięcy dzieci dostaje smaczny, zdrowy posiłek. To nagroda dla ludzi, którzy zmieniają świat i dodają innych skrzydeł. Nasz dzisiejszy laureat też zmienia świat. Scenariusz jego przyszłej kariery próbowali pisać rodzice. Potem długo on sam myślał o tym,
A i tak to ślepy los zdecydował, gdzie i z czego będzie żyć. Los, no i Balcerowicz ze swoimi reformami. Wielkość firmy, którą stworzył, sprawia, że nie może już wszystkiego doglądać osobiście, co zawsze bardzo lubił. Jego rodzinne przedsiębiorstwo, dorobek całego życia, nie jest i nie będzie na sprzedaż. Ma trafić w ręce ukochanych dzieci i rozpieszczanych przez dziadka wnuków. Strategicznym celem, który łączy wszystkie pokolenia tej rodziny, jest podbój świata właśnie. Swoją część planu realizuje z nawiązką, zaś drugą generację od lat zbroi w wiedzę i doświadczenie. Nasz laureat wspiera młodych, funduje stypendia, otwiera innym drzwi do prawdziwej kariery. Lubi pomagać. Jak mawiał sam, gdy się marzy, ma wiedzę, szczęście, to można zajść daleko. Proszę Państwa, trzeba marzyć, marzyć, marzyć. Imienia Jana Kulczyka, Nagroda Polskiej Rady Biznesu, trafia w ręce. Pana Ziaj. Rany, proszę Państwa, nie wiem co powiedzieć, jestem zaskoczony. Absolutnie się tego nie spodziewałem. Dziękuję bardzo. Znajdujemy się wśród tak wspaniałych ludzi, akurat padło na firmę Ziaja. Cóż, bardzo dziękujemy. Kapitule, dziękujemy Państwu, że Państwo nas wybraliście. No, nie byłoby mnie tutaj, gdyby nie ta wspaniała załoga przez prawie 30 lat, różnych ludzi. Gro ludzi pracuje do tej pory, to jest 1200 osób. I to ta statuetka to jest dla nich i to jest ich nagroda. Moje tam kawałeczek może jest, pewnie, ale im dziękuję. Dziękuję, to jest firma rodzinna. Moja żona dużo musiała znieść, zanim znaleźliśmy się w punkcie, w którym jesteśmy. Bardzo dziękuję. Pracują dzieci. Staramy się kontynuować. Nie sprzedałem oczywiście tej firmy, bo po co. Dziękuję wszystkim klientom, ale nade wszystko dziękuję wszystkim pracownikom, pracownikom sklepów, które też mamy. Bez nich to wszystko dzisiaj by to mnie nie było. A tak to przeze mnie również są oni. Jestem bardzo dumny z tych ludzi. Firma to ludzie, powtarzam jeszcze raz. Nie pieniądze, lecz ludzie i tak należy rozumieć to wszystko. Dziękuję absolutnie wszystkim, rodzinie, załogi i Państwu. Bardzo dziękuję. Wielkie gratulacje. Zenon Ziaja, laureat kategorii Sukces, 7 już edycji Nagród Polskiej Rady Biznesu. Przed nami kolejna kategoria. Kapituła zawsze poświęca jej bardzo wiele uwagi. Nagroda ta bowiem przyznawana jest za działalność społeczną i filantropijną, której celem jest pomoc osobom i środowiskom szczególnie potrzebującym. Od tej edycji zyskała wyjątkowego patrona w osobie Andrzeja Czerneckiego. 8 lat temu świat zachwycił się akcją Giving Pledge autorstwa miliarderów Warrena Buffetta i Billa Gatesa, ale nawoływali oni, na pewno Państwo pamiętają, do tego, żeby przekazać część swojego majątku na cele charytatywne. Nie wiem tylko, czy świat wiedział, że przed Amerykanami był Polak. Zrobił to dużo wcześniej i z dużo większym rozmachem. Andrzej Czernecki spieniężył cały swój majątek i przekazał go na rzecz edukacji. Tak powstała edukacyjna fundacja imienia Romana Czerneckiego, która prowadzi programy stypendialne i grantowe właśnie w dziedzinie edukacji. Wspaniały człowiek, wspaniały gest, który zwłaszcza teraz przypomina nam o tym, jak ważna jest edukacja, zwłaszcza w tych trudnych czasach, w których żyjemy. Kategoria działalność społeczna.
Na sali jest wielu polityków, więc myślę, że moje słowa nie są nieuzasadnione. Ostatnio wyjątkowo często mówi się o tym, że najważniejszy jest głos suwerena, jednocześnie robi się wiele, żeby tego głosu nie usłyszeć. Dlatego tak ważne jest, żeby nasz głos, głos obywateli, był coraz mocniejszy i miał siłę przebicia, której nie sposób zignorować. No właśnie, a ta organizacja udowadnia, że głos obywateli może zmieniać bieg wydarzeń. Na początku zaczęli działać 6 lat temu, protestując przeciwko ACTA, a rok temu widzieliśmy te gigantyczne protesty, kiedy setki tysięcy Polaków wychodziły na ulicę w obronie wolnych, niezależnych sądów, bronić fundamentalnego prawa każdego obywatela. Przekonanie, że jeżeli trafimy do sądu, to czekać nas będzie uczciwy, sprawiedliwy proces i że żyjemy w kraju, w którym polityk słucha sędziego, a nie sędzia pouczeń polityka. Akcja Demokracja, Weronika Paszewska. Celami akcji demokracji są promowanie solidarności i sprawiedliwości społecznej, przeciwdziałanie przemocy w życiu prywatnym i publicznym, ochrona środowiska naturalnego, ochrona praw zwierząt, umocnienie praworządności i demokracji w Polsce i na świecie. Historia sięga 2014 roku, kiedy z grupką osób skrzyknęliśmy się i zorientowaliśmy się, że czegoś nam w Polsce brakuje i że wiele organizacji nie ma kontaktu bliskiego z ludźmi. Często mówimy o tym, że łączymy online z offline'em. Internet jest tylko narzędziem, nie jest rozwiązaniem. Obecność twarzą w twarz, rozmowa, organizowanie się w lokalnych grupach. To, co jest istotne, to jest ta energia między ludźmi, która się tworzy. Zasłynęliśmy protestami, łańcuchami światła w obronie niezależności sądownictwa. Na chwilę obecną mamy ponad 300 tysięcy osób, które przynajmniej raz wzięły udział w naszych działaniach. To na pewno są osoby, które połączyła wiara w to, że zmiana jest możliwa. Mamy taki długoterminowy cel. Tym długoterminowym celem jest, że nie będzie 300 tysięcy. Ja bym powiedziała, że celujemy w miliony, tak naprawdę. I wierzę, że to jest możliwe na przestrzeni jakichś kilku lat. Zupełnie inna nominacja, bo chyba mało kto z nas się spodziewał, że będziemy żyli w czasach, w których chodzenie z taką maską na twarzy będzie chwilami dowodem zdrowego rozsądku. Smog. Trochę wiemy, jak wygląda, trochę wiemy, jak go monitorować, ale chyba nie do końca wierzymy, że możemy go pokonać. Nasz drugi nominowany udowadnia każdego dnia decydentom i obywatelom, że powietrze jest wspólne, a dobra atmosfera mimo wszystko jest w zasięgu naszych możliwości. Wystarczy się trochę postarać. Oto lider, pomysłodawca i współzałożyciel Polskiego Alarmu Smogowego, Andrzej Guła. Kraków zimą to jest miasto, w którym mało kto chciałby przebywać. Ale prawda jest taka, że w Polsce twarz smogu to jest twarz małych miasteczek. Statystyczny polski dom każdego roku wyrzuca do atmosfery 60 kg pyłu. To jest ten koktajl, który powoduje, że każdego roku przedwcześnie w Polsce umiera ponad 45 tysięcy ludzi. Jesteśmy ruchem działającym w sposób apartyjny. Przyjęliśmy sobie takie założenie, że będziemy rozmawiać z każdym, od prawa do lewa. Pamiętam, jak zaczynaliśmy naszą działalność w listopadzie 2012 roku. Ludzie w Krakowie od dawien dawna ten problem czuli. Byliśmy jedynie katalizatorem. Uwolniliśmy tą energię. Mieliśmy pierwszą uchwałę antysmogową w Krakowie, drugą uchwałę antysmogową w Małopolsce. Później ruszyła cała lawina. Nie planowaliśmy tego, że z jednego krakowskiego alarmu smogowego urodzi się 30 lokalnych alarmów. Polski Alarm Smogowy jest ruchem społecznym, który powstał w jednym celu. Chcemy rozwiązać problem polskiego smogu.
Niech prawo zawsze prawo znaczy, a sprawiedliwość sprawiedliwość. Jak to brzmi, prawda? Tak w tych dwóch krótkich wersach Julian Tuwim opisał idealne sądy w nowoczesnej demokracji. Okazuje się, że nasz kolejny nominowany był niezwykle przewidujący, bo już jakiś czas temu postanowił wdrożyć zupełnie niezależny od Ministerstwa Sprawiedliwości obywatelski monitoring sądów. Naprawdę może on się teraz nam bardzo przydać. Kiedyś Margaret Thatcher zapytano, co stanowi o sile brytyjskiej gospodarki. Odpowiedziała: sprawnie działające sądy. I ten człowiek bardzo dba o to, by nasze sądy działały sprawnie i rzetelnie. Założyciel Courtwatch Polska, Bartosz Pilitowski. Każdy powinien mieć pewność, że kiedy stanie przed sądem, sędzia będzie osobą, która potraktuje go z godnością, wysłucha go i przede wszystkim w sposób zrozumiały wytłumaczy motywy podjętej decyzji. Okazuje się z badań społecznych, że mamy dramatycznie niskie zaufanie do wymiaru sprawiedliwości. Dojrzała w pewnym momencie we mnie myśl, aby coś z tym problemem zrobić. Dlatego powołaliśmy fundację i zaczęliśmy angażować do monitorowania sądów jak najwięcej osób. Początkowo nasza działalność budziła sporą nieufność wśród sędziów, ale z czasem zrozumieli, że jesteśmy ich przyjacielem. Chociaż to taka szorstka przyjaźń. Moja praca to podróże i docieranie do najdalszych zakątków Polski, aby zachęcać ludzi do tego, żeby uczestniczyli w rozprawach w charakterze publiczności. Do tej pory nasz monitoring rozpraw sądowych zaangażowało się ponad 2000 osób, które przekazały nam przeszło 30 tysięcy obserwacji rozpraw sądowych. To największa tego typu baza danych na świecie. Pomysł wydawał się szalony. Nikt nie wierzył, że uda nam się zebrać tylu wolontariuszy, ale też mało kto wyobrażał sobie, że sędziowie rzeczywiście będą zmieniać sposób, w jaki pracują pod wpływem obserwacji pochodzących od zwykłych ludzi. Kryzys migracyjny, z którym obecnie boryka się cała Europa, to temat, który dotyczy i porusza nas wszystkich. Jednak migracje i problem uchodźstwa istniał od zawsze. Ludzie zawsze będą szukać wolności i nowych możliwości, dosłownie na całym świecie. W tych trudnych czasach docierają do nas setki nieprawdziwych informacji, które często nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. No dlatego tak ważne jest rzetelne i sprawdzone źródło wiedzy o uchodźcach, które może przełamać absolutnie fałszywe stereotypy, jakie też funkcjonują. I taką rolę spełnia portal Uchodźcy Info. Czwarty nominowany to przedstawiciel grupy aktywistów, którzy prowadzą ten portal. Paweł Cywiński. W 2015 roku 74% mieszkańców Polski chciało przyjąć uchodźców. Dzisiaj 3/4 jest drastycznie przeciwko temu. Kiedy tylko ruszyliśmy z największym portalem polskojęzycznym dotyczącym uchodźców, Uchodźcy Info, zalało nas hejt na jakąś niesłychaną skalę. W Polakach został rozbudzony strach. W Polsce pokutuje taki stereotyp uchodźcy jako mężczyzny z Bliskiego Wschodu, muzułmanina i terrorysty. Po pierwsze, są tacy ludzie jak my wszyscy, a po drugie, każdy z nich jest inny, każdy z nich ma trochę inne problemy, ma inne marzenia. Prowadzimy pomoc bezpośrednią, gdzie pomagamy się zadomowić naszym nowym sąsiadom, uchodźcom. Z drugiej strony staramy się minimalizować lęki społeczne, tłumaczyć ludziom prostym językiem bardzo skomplikowane kwestie dotyczące kryzysu migracyjnego. Chcemy wspierać te kilkadziesiąt instytucji w Polsce, które pomagają uchodźcom. Ich sytuacja bardzo się pogorszyła po 2015 roku, kiedy zostały ucięte fundusze na ich działalność. Polskość zawiera w sobie uchodźstwo. Po rozbiorach, po powstaniach tysiące Polaków emigrowało do Europy, jak i do Azji, jak i do Stanów Zjednoczonych. Co wczoraj na schodach płakał. Głęboko wierzę w to, że to, jak przyjmujemy i gościmy innych ludzi, stanowi o tym, jakimi jesteśmy Polakami. Poznaliśmy czwórkę nominowanych.
fantastycznych ludzi, przed którymi nisko chylę czoła, ponieważ każdego dnia poświęcają swój czas i energię, żeby działać dla innych. Zwycięzcę w tej kategorii, w kategorii działalność społeczna, ogłosi Igor Czernecki, któremu towarzyszy wiceprezes zarządu PRB, pan Paweł Rymasz. Zapraszamy. Dobry wieczór. Co za wspaniali kandydaci. Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości zachęca do refleksji nad przemyśleniami różnych ojców założycieli. Benjamin Franklin mawiał, że demokracja jest wtedy, gdy dwa wilki i owca głosują nad tym, co zjedzą na obiad. Wolność jest wtedy, gdy dobrze uzbrojona owca może zakwestionować wynik głosowania. Sądząc, że nasz demokratyczny obowiązek ogranicza się do chodzenia od czasu do czasu na wybory, tkwimy w niebezpiecznym złudzeniu owcy. Organizowanie się we wspólnej sprawie, jaka by ona nie była i czego by nie dotyczyła, to elementarna praktyka dojrzałego społeczeństwa obywatelskiego. Dlatego jestem bardzo dumny z tegorocznych kandydatów Nagrody Andrzeja Czerneckiego za działalność społeczną. Są to osoby młode, dorastały już w demokratycznej Polsce. Wszyscy oni jednak, niezależnie od tego, czy walczą o prawa dla uchodźców i o prawdę o uchodźcach, czy o sprawne i zrozumiałe sądy, czy o prawo do czystego powietrza, czy o demokrację, wszyscy oni swoją działalnością przykładają się do wolnej Rzeczpospolitej, o którą walczyli patrioci 100 lat temu. Sądy stanowią jeden z trzech filarów każdej liberalnej demokracji. W Polsce do sądów rocznie wpływa 15 milionów spraw. Sędziów jest 10 tysięcy. Tylko 1% budżetu na wymiar sprawiedliwości przeznaczany jest dla potrzebujących opieki prawnej. Fundacja Courtwatch Polska od 8 lat wspiera wymiar sprawiedliwości w naszym kraju. Dziś musi też stać, o zgrozo, na straży niezawisłych wyroków. Dlatego laureatem tegorocznej nagrody Andrzeja Czerneckiego za działalność społeczną zostaje Bartosz Pilitowski z Courtwatch Polska. Gratuluję. Szanowni Państwo, ogromnie dziękuję za docenienie starań Fundacji Courtwatch Polska, ale przede wszystkim dziękuję za docenienie wagi problemu, ponieważ sprawiedliwe traktowanie jest głęboką potrzebą każdego człowieka. I sprawiedliwie potraktować to także okazać szacunek, to także wysłuchać, to potraktować bez uprzedzeń, niezależnie od koloru skóry, wyznania, pochodzenia, wieku czy stanu posiadania. Dlatego co roku kilkuset obserwatorów Fundacji Courtwatch udaje się do sądu i poświęca swój wolny czas, aby towarzyszyć innym w rozprawach, które są dla nich trudne. Niezależnie od wagi sprawy, wizyta w sądzie to ogromny stres, bo w rękach sądu jest nasza przyszłość. W rękach sądów jest nasza przyszłość. Udaje nam się sądy zmieniać na lepsze. Nie jest łatwo momentami, ale na pewno jest to niezwykle satysfakcjonujące obserwować to, jak sędziowie reagują na tą informację zwrotną, która pochodzi od setek zwykłych obywateli. Widać, że chcą, aby sądy cieszyły się większym zaufaniem Polaków. A tego zaufania nam dzisiaj brakuje. Dlatego chcę bardzo podziękować
wszystkim wolontariuszom Fundacji Korpus Polska za poświęcony czas, za energię. Jesteście wspaniali. Bardzo wam dziękuję. Ta nagroda jest dla was. Bardzo dziękuję zespołowi Fundacji, oddanym, profesjonalnym ludziom, bez których koordynacji pracy tylu wolontariuszy by nie było. I nie byłoby tych zmian. Chcę także podziękować osobom, bez których takie organizacje, które państwo mogli tutaj, o których mogli się państwo być może dowiedzieć, takie organizacje jak Fundacja Korpus Polska nie mogłyby działać. Chciałbym podziękować naszym obecnym i przyszłym darczyńcom, bo to właśnie dzięki państwu możemy działać, to właśnie dzięki państwu my możemy mieć nadzieję i wiarę w to, że polskie sądy będą się cieszyły coraz większym zaufaniem i że każdy, kto będzie musiał stanąć przed obliczem polskiego sędziego, zostanie potraktowany z szacunkiem, z godnością i sprawiedliwie. Bardzo dziękuję. Wielkie brawa dla Bartosza Pilitowskiego, ale i dla wszystkich nominowanych w tej kategorii, bo Benjamin Franklin powiedział też, kiedyś Pan Bóg pomaga tym, którzy sami sobie pomogą. Ale dobrze, że są tacy ludzie jak nominowani w tej kategorii, którzy pomagają tym, którzy sami sobie nie pomogą. To był ostatni laureat w kategoriach konkursowych. Kapituła wyłoniła ich setek kandydatów, których wielu zgłosili właśnie państwo poprzez stronę internetową Polskiej Rady Biznesu www.prb.pl. Liczymy, że także za rok ponownie pomogą państwo nam zauważyć i docenić przedsiębiorców, innowatorów i społeczników. W tej edycji także przyznana zostanie nagroda specjalna imienia Jana Wejherta. To wyróżnienie za całokształt działalności lub za szczególne osiągnięcia, które wywarły znaczący wpływ na rozwój polskiego życia gospodarczego i społecznego. Przed nami nagroda specjalna. A laureata tej niezwykle ważnej i cennej nagrody ogłosi Aldona Wejhert, której towarzyszyć będzie prezes spółki WRP, pan Wojciech Pawłowski. Szanowni Państwo, są ludzie, których format dokonań i osobowości jest tak duży, że nie mieści się w prostych ramach i zdefiniowanych kategoriach. Nie ma ich wielu, ale jednak są. Ja miałam szczęście być żoną jednego z nich, a dzisiaj mam zaszczyt wręczać nagrodę specjalną imienia Jana Wejherta. Nie będę ukrywać, że jestem bardzo wzruszona. Wzruszona i dumna, że możemy dziś nagrodzić osobę, która od kilkudziesięciu lat uczy nas, czym jest człowieczeństwo, dobro, tolerancja. Nieustannie przypomina nam, jak powinniśmy żyć. Dociera do nas siłą swojej mądrości i autorytetu. To skromny, kochający ludzi człowiek o ogromnym życiowym dorobku. Nigdy nie musiał podnosić głosu, żeby być słyszanym, a jego obecny głos jest nawet wyraźniej słyszany, kiedy dostał polecenie milczenia. Drodzy Państwo, redaktor, filozof, a przede wszystkim dobry, niezwykle mądry człowiek. Ksiądz Adam Bonicki. To moje miejsce na ziemi jest właśnie tam, gdzie jestem. Ja nigdy nie miałem takiego poczucia, że jestem w ogóle nie na swoim miejscu. Natomiast jako ksiądz jestem ciągle konfrontowany z pytaniem, czy to, co głoszę z ambony, rzeczywiście realizuję. To towarzyszy mojemu życiu właściwie cały czas i to są takie zadania bez dna, bez końca właściwie. Papież Franciszek powiedział niby rzecz banalną, jak pomagasz komuś, to popatrz mu w oczy, uściśnij mu rękę, czyli zaangażuj się, spotkajesz człowieka, to nie biedny, tylko człowiek, który jest w potrzebie. Żeby być dobrym człowiekiem, to co my możemy zrobić ze swojej strony, powiem jako ksiądz, pobożny, żeby tych potrzebów Ducha Świętego nie tłumić w sobie. Jakieś takie doświadczenie miałem
pracując w Tygodniku Powszechnym, byłem nawet redaktorem naczelnym. Teraz największy sukces, bo już jestem redaktorem seniorem, czyli emerytem po prostu. I to uważam za sukces. Dlaczego? Dlatego, że moi koledzy mnie tam trzymają dalej. Więc to sukces, że mam przyjaźń tych ludzi. Nie sądzę, że mi tam bardzo potrzebne. Aczkolwiek też czuję, że mój mózg już powoli tak się robi coraz bardziej zjewczały, ale jeszcze serce funkcjonuje dobrze, więc może to jest ważniejsze, że tych ludzi staram się nosić w sercu. Trochę redaktor senior, ale jak najbardziej redaktor legenda, ksiądz Adam Boniecki. Proszę Państwa, no, z wielkim wzruszeniem dziękuję jury, dziękuję wszystkim Państwu za tak miłą reakcję na to. I zdaję sobie sprawę, że to jest wielki zaszczyt dla mnie, a zdałem sobie sprawę z tego w pełni, kiedy przeczytałem listę ludzi, którzy otrzymali analogiczną nagrodę w poprzednich latach. Ksiądz Stryczek, który wymyślił Szlachetną Paczkę, Wojciech Sobieraj, twórca i prezes Alior Banku, Jolanta Czernak-Siwecka, prezes Fundacji Iskierka, dzieci chore na nowotwór, są ich pod ich opieką, Stowarzyszenie Żydowskie Instytut Historyczny, Edukacyjna Fundacja imienia profesora Romana Czerneckiego, Wyrównanie Szans Uzdolonej Młodzieży, w zeszłym roku profesor Jan Madej. No wystarczy to przeczytać, żeby człowiek zobaczył, jakie jest jego miejsce, jak jest malutki przy tych wielkich osiągnięciach. Przytaczam tę listę, żeby dać wyraz tego, że zdaję sobie sprawę, w głowie mi się nie przewróci, kiedy będę w domu patrzył na tą figurkę, a na stare lata to nie jest trudno stracić dystans do siebie. Może to jeszcze będzie na stare lata mobilizowało do tego, żeby trochę sprostać temu, co pani w swojej laudacji, pani Aldonatu, powiedziała. Proszę Państwa, patrząc na te prezentacje filmowe, patrząc na państwa, na świat biznesu w Polsce, muszę powiedzieć, że z zachwytem stwierdzam, że są państwo kontynuatorami wspaniałej tradycji. To się dawniej nie nazywało ani sponsor, ani benefaktor. Mówiło się mecenas. Ta tradycja w Polsce jest stara i miała swój kształt bardzo określony. To szlachta, to arystokracja poczuwała się do tego, że jej stanowisko i pozycja i majątek są zadaniem, który ma inny służyć. Nie wszystkim to oczywiście docierało do świadomości, ale wkład tych ludzi jest ogromny. W mojej rodzinie obaj moi dziadkowie należeli do tych, mówiło się wtedy, społeczników, którzy i czas, i możliwości finansowe poświęcali dobru wspólnemu. Że przypomnę ich, bo taka dobra okazja przypomnieć dziadków wspaniałych. Zresztą można o nich przeczytać w słowniku biograficznym. Po stronie matki Stanisław Łoś,
1865-1939, po stronie ojca Edward Fryderyk Boniecki 1868-1924. Poczytajcie o nich. No, jest to podjęcie kontynuacji czegoś bardzo dobrego, co było dziełem także, zwłaszcza przed wojną, czy nawet jeszcze w czasach zaborów, polskich przemysłowców, którzy to poczucie się, czyli poczucie dobra wspólnego było bardzo wspólne. O tym świadczą te nagrody właśnie specjalne, czy za działalność społeczną. One mobilizują, to jest taki spektakularny, nawet prezentacja podnosi bardzo wysoko zasługi tych ludzi, którzy poświęcają się dla dobra wspólnego, ale jednocześnie takich inicjatyw jest mnóstwo. Polski biznes jest benefaktorem, sponsorem, czy po prostu mecenasem wielkich dzieł kultury, wielkich przedsięwzięć edukacyjnych i średnich, i mniejszych, które by nie istniały bez tej inicjatywy wielkich dzieł społecznych, czy mniejszych dzieł społecznych. To wszystko się liczy. Nie będę wchodził tu w szczegóły, nie będę mówił, skąd siostra Chmielecka ma samochód, który miała przez wiele lat, jeździła. I wiele innych szczegółów można było to przytaczać, nie ma na to czasu. To jest wielka rzeczywistość, dzięki której dzieje się wiele dobrego. Tu trudno mi nie przypomnieć doświadczenia Tygodnika Powszechnego, kiedy w 2011 roku Tygodnik był, wcześniej chyba, był w bardzo, w 2007, był w bardzo trudnej sytuacji z inicjatywy dwóch panów. Pana Weicherta Jana i pana Waltera, który jest tutaj obecny, podjęli taką akcję, że nabyli udziały w Tygodniku 49, nawet potem jeszcze więcej. Potem w pewnym momencie się wycofali, te swoje pieniądze ofiarowali na fundację Tygodnika. Nikt to nie wierzy. Była to działalność absolutnie bezinteresowna. Nie ingerowali ani w treść pisma, ani w skład redakcji. Oni po prostu wsparli coś, co uważali, że jest potrzebne. Takich akcji zresztą i ci dwaj panowie, których tu wspomniałem, nie mają bardzo wiele. Gdzieś spotkałem wspomnienie, że w takich wypadkach pytano o to, co wy wyrabiacie. Jan Weichert mówił, nie na wszystkim trzeba zarabiać. I myślę, że dojrzałość świata biznesu to jest coraz szersze odkrywanie, że nie na wszystkim trzeba zarabiać, że najbardziej się niekoniecznie liczy to, co można policzyć. Chciałem powiedzieć, że ta właśnie działalność, która obok tych miejsc pracy, tych wspaniałych sukcesów na rynkach międzynarodowych, tych maści, które podbyły Japonię i inne kontynenty i tego smogu, którego już w Krakowie prawie nie ma, to wszystko są wspaniałe rzeczy, bardzo ważne i należy je właśnie tu podpierać. To są te właśnie dzieła ludzi sukcesu. Ale wy, jako ludzie sukcesu, zauważycie tych ludzi, którzy mają pomysł, którzy chcą się zaangażować i którym czasem po prostu kasy brakuje. W jakimś momencie to się załamuje. I ten wspólny front w tych dziełach charytatywnych, społecznych, oświatowych, kulturalnych jest nieocenionym wkładem w dobro wspólne. Bez tego by Polska inaczej wyglądała, inaczej by myślała. Jest wielkim wkładem i też jest tytułem do chwały świata biznesu. A więc chwała światowi biznesu chciałem na koniec tu zakrzyknąć.
wielkie, wielkie gratulacje. Ksiądz Adam Boniecki. Ten oto niezwykły sposób, na stojąco, dobiega końca siódma już gala Polskiej Rady Biznesu, żeby przeszła do historii. Bardzo serdecznie prosimy o pamiątkowe zdjęcie, dlatego zapraszam na scenę wszystkich laureatów i członków kapituły, bardzo proszę, wszystkich nominowanych, dlaczego nie, też. Wszyscy jesteście Państwo wielcy i zasługujecie, proszę, Panie Prezesie. Laureaci, nominowani, zapraszam. Nominowani, bardzo proszę tutaj do nas, absolutnie. A my z Kingą chylimy czoła przed wielkością marzeń polskich przedsiębiorców, przed wielkością tego, czego udało wam się dokonać. To był wielki zaszczyt być w tym miejscu i wielka przyjemność opowiadać historię, wspaniałą historię polskiej przedsiębiorczości. Bardzo dziękujemy, panie prezesie. To ja bardzo dziękuję i bardzo się cieszę, że jak co roku możemy liczyć na naszych telewizyjnych partnerów TVN24, TVN24bis, całą grupę TVN i oczywiście Discovery. Pamiętajmy jednak, że ta gala to nie tylko dzieło członków kapituły, ale też wielu ludzi, którzy w tej edycji okazali nam szczególne wsparcie. Mam na myśli naszych mecenasów, takich jak Kulczyk Investments, Grupa Adamet, Fundacja VRP, ITI Holdings, Fundacja imienia Romana Czerneckiego oraz firma Gulfstream. Dziękuję również Euler Hermes, a także naszym partnerom medialnym, czyli Rzeczpospolitej, Grupie Interia i Radiu Z. Dziękuję wszystkim, bez których nasza gala nie mogłaby się odbyć. Do zobaczenia za rok. Bardzo dziękujemy, chylimy czoła i do zobaczenia. Do zobaczenia. Jeszcze raz wielkie gratulacje.